Powiedz mi, czy masz swoją jakąś ulubioną książkę? Harry Pottera. Harry Potter. Dlaczego Harry Potter? Ja lubię czarodzieje, a nie z takim czarodziejem, to go lubię. I kto ci czyta tą książkę? Mama, brat, czasem. Mama, brat, czasem, tak? Mhm. I co jeszcze lubisz w Harry Potterze? No, tam jest dużo czarodziei i Voldemort. A jak Harry Potter wygląda? Czarodziej w okularach czarnych. Powiedz mi, czy masz swoją ulubioną książkę? Taką, którą ci mama czytała, albo tata? Mam o wierszykach. Wierszyki, tak? Mhm. I kto ci czyta tą książeczkę? Mama albo tata. Mama albo tata. I o czym są te wierszyki? Są wierszyki o słoniu i... Czy o zwierzątkach, tak? Tak. I jeszcze o bobru. I o bobrze, tak? Tak. I co te zwierzątka robią w tych wierszykach, pamiętasz? Nie. Filip, masz swoją ulubioną książkę? Nie masz? A jakiegoś bohatera, którego lubisz? Nie wiem. Nie wiesz, nie masz jakiegoś takiego, nie wiem, Supermana, Batmana, żadnego? A mama ci czyta książki? Mama mi nie czyta o takich niebezpiecznych. Mama ci nie czyta o niebezpiecznych. To o czym ci mama czyta? O różnych innych. O różnych innych, czyli jakich? O zwierzętach. I O obrazach. Czy masz jakąś swoją ulubioną książkę? Tak. Jaką? O zwierzętach. O jakich zwierzątkach? O lewach, o żyrafach, no i jeszcze tam są małpy i pumy. Czyli takie zwierzątka, które żyją gdzie? W Afryce, tak? Tak. I kto ci czyta tą książeczkę? Mama albo sama. Sama czytasz, tak? A które zwierzątko ci się najbardziej podoba? Masz jakieś ulubione? Pumę. Pumę. A dlaczego pumę? Bo jest czarne, ja lubię czarne. Czy masz jakąś swoją ulubioną książkę? Tak. I jaka to jest książka? Angry Birds. I o czym jest ta książka? Że tam walczą ze świnkami. A kto walczy ze świnkami? Engraki. Czyli? Że... ptaki? Tak? Dobre ptaki. Dobre ptaki. A świnki są złe. Świnki są złe. I kto ci czyta tą książkę? Mama. Mama, tak? A jakiś ulubiony bohater? Lego Ninjago.